Przejdziesz. O kurde, dzisiaj taka robota. Lekki kacyk. Wczoraj też był dobry dzień. To przehamuj zawsze sobie jak ten. Zeszło ci? No spoko, to na wprost. Co? Aha, no dobrze. Potykaj sobie. Super. Patrz przed ciebie najlepiej. Nie na dół, tylko przed ciebie. Jak będziesz patrzył, to lepiej ci się będzie jechało. Elegancko. Super się jedzie na klikach. Tak? Podoba ci się lepiej niż na elektrycznej? Super. Elektryczna jest dla leniów. Dla leniów jest elektryczna? Tak. To jestem leniem. To Niki. A wjedziemy sobie do środka, co? Zobaczyć. Są koniki. Dobry. Poczekaj. Czat. Elegancko. Elegancko. Woda na głowę. Tak wysoki, że... Show the world that you've been that girl. Hey, get it, girl. Buckle your hands and your breath.
in the background yelling. To co, ścigamy się? Odpalaj. Odpalaj. Gansk. Ja się tym ścigam. Światła. Uważaj na moją maszynę, nie? Dobra. Widzimy się tam, nie? Bo to i tak mnie... Tak jest, tak jest. Wolniej, kurwa, wolniej! Poszedł. Wodę ze stawu, przygotujemy, trzeba przygotować staw do rewitalizacji. Się troszeczkę rozlał, także byłem przy śluzie odkręcić, jak trochę woda zejdzie i chłopaki będą mogli zacząć działać to. Dobra, lecimy na miasto, zobaczyć co się dzieje. Pokażę wam tutaj atrakcji murowanej tej wioski, w której mieszkam. Podjadę. Może być ciężko. Nie dała rady. Chcę was zabrać w jedno miejsce. Tutaj u nas są takie... co roku chyba to jest. Występy Orzeł i Krzyż, historyczne przedstawienie. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedyś okazję oglądać gdzieś tam w telewizji, czy nie. Kurde, za miejsce na hulajnogę, trzeba było rower wziąć.
Ale pokażę wam, co tutaj się dzieje. Czekaj. Czy ja dobrze idę? Czy to kuźwa jest tu? Czekaj, chyba ta. On się nie pomylił. Tak, dobrze. Kurczę, jak ładna pogoda. W końcu słoneczko. Tak w ogóle, kurczę, nie, sorry, bo od dwóch miesięcy nic nie wrzuciłem na YouTube'a. Jakoś nie miałem weny, żeby nagrywać, nie chciało mi się. Potrzebny reset systemu, ale to zaraz. Pogadamy o tym. Cyk. Także jak widzieliście na billboardzie, można sobie przyjechać tutaj, zobaczyć te przedstawionko. Dobrze, kawa, lody, napoje. Zajebiście. Nie wiem, czy można tak normalnie wejść. Czekaj. A nie, no jednak nie możemy sobie wejść. W niedzielę jest otwarte. Co jest? Właśnie tu jest to wielkie przedstawienie, tak? Orzeł Krzyżko, o którym wam mówiłem. I powiem wam nowinkę. No to przedstawienie nawet sam prezydent przyjeżdża, kuźwa. Duda był chyba w zeszłym roku. Także tu jest grubo. Tam taka, kurczę, osada zrobiona. Konie, pierdółki. Wstawię wam zaraz film, żebyście mogli sobie zobaczyć, co tu się dzieje. Tutaj macie wielką halę pobudowaną, znaczy halę takie, żeby sobie usiąść, poglądać. Dobra. Dobrze, spoko, spoko. Ty, co do mojego nagrywania, mówię, to dwa miesiące miałem przerwy. Kurde, jakoś tak naprawdę nie chciało się, kurczę, nagrywać wciąż tego i to samo, tego samego. Mówię, trochę przerwy sobie człowiek zrobi. Mikrofon działa w ogóle? Działa. Nie było weny. Mówię, ja zrobię sobie przerwę. Czy każdy artysta potrzebuje trochę przerwy, kurchnia, nie? Teraz lato się zbliża, także więcej tych robótek. W koło domu nawet będę miał. Przy samochodzie muszę coś porobić, przy nowej maszynie, kuźwa. Że będziemy się bawić. Czy może coś by pogotował, kurde. Nie, ale trzeba odpocząć, naprawdę od nagrywania czasami sobie zrobić przerwę, bo
Jak tam na siłę chcesz coś zrobić, to nic nie wychodzi. Także nalajcie. Dobra, może skoczymy do ten. Pokażę wam starą część miasteczka, żebyście sobie zobaczyli jeszcze. No i też tak zrobimy. Park Żula, kuźwa. Spoko, za chwilę będziemy w starszej części. A takim parkiem można myknąć tutaj boczkiem. Czekaj, jak tu pojechać? Tędy teraz polecimy. Ops. O, tu jest dróżka. Kuźwa, to mal wertepy. Chujowo zrobili ten tutaj, kuźwa, kawałek tego chodnika. Jest z takich kocołapów, kuźwa. Aż się źle jedzie. Aż wlecie jakaś babka z tym, z wózkiem też w ogóle. Masakra jakaś. Hop. Ja pierdolę. Siemanko, Andrew. O, elegancko, nie? Placek. Tu też było całkiem inaczej kiedyś. Dygnęli tu, kuźwa, betonu. A wcześniej troszeczkę zieleni tu był jakiś taki, wiesz, malutki, nie park czy coś, ale wiesz, ławeczki w środku, czy ławeczki wśród jakichś drzewek, można sobie posiedzieć. A teraz nigdzie się nie schronisz to. Nie ma szans. Lipa totalna. Wieczorem tam futerno fajnie wygląda. Tam jest oświetlona. Może kiedyś będzie okazja wam pokazać. Dobra. Spadamy, usiedziemy, jeszcze sobie chwilę pogadamy, ale to już pod bąkiem. No także stosunkowo tak patrząc odnośnie mojej pracy, nic się nie zmienia, wszystko jest ok. Odwierty już skończyliśmy w tym momencie. Tam, gdzie byliśmy na tej lokalizacji, zresztą ile to minęło, już 2 miesiące, odkąd chyba nic nie wrzuciłem. Także no, 2 miesiące minęły i teraz ostatnio schodziłem, to platforma ruszała na Shetlandy. Tak będzie troszeczkę gorzej z dolotem. 2,5 godziny w helikopterze z Aberdeen na Shetlandy, gdzie mały kosmos. Ale dam radę, nie? Ale co, mam nadzieję, że wy nawróci do nagrywania i coś zacznę znowu nagrywać. Nie wiem, czy konkretnie coś z pracy, czy może co innego, ale zobaczymy, jak to będzie, mówię. Na chwilę obecną przerwa się, kuźwa, należy, nie? Trzymajcie się ciepło, do następnego, hej.